Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was już w sumie w połowie dnia, także dzisiaj zapraszam was na daily vloga. Ja zaraz też pójdę ugotować jakiś obiad. Właśnie mi zaszło słońce, już nie nadążam, raz słońce, raz deszcz, raz zimno, raz ciepło. Położę was tu, bo nie wiem, gdzie mam statyw na taśmie klejącej, ale nie, mam telefon na taśmie klejącej, bo nie wiem, gdzie mam statyw, ale dzisiaj korzystamy sobie troszkę z pogody, smrodku. Pokażę wam, co kupiłam w outlecie, bo wybraliśmy się jakiś czas temu do outletu. Nie obkupiliśmy się, ale poszliśmy bardziej rekreacyjnie na window shopping, aczkolwiek coś tam wpadło, tak? Jaki zapach. Jaki zapach, piękny piasek. Ojaj, ojaj. Także mam gdzieś dużo polecajek, pokazywanek. I może pokażę wam pudło z Look Fantastic, które mi przyszło z okazji Dnia Matki. Jest ogromne. Proszę bardzo, takie coś. Bazik już jest ciekawy ze środku, także wezmę was na dół i wam pokażę. Zrobimy sobie obiad i może potem wam pokażę, co w outlecie dorwaliśmy. Jestem w takim razie. Bazyl! Co to tam, że jakąś gumkę? Trzeba moja gumka od słuchawek. Widziałam taki filmik, jak pies jadł AirPodsy. I mu grały w brzuchu. Po prostu muzyka mu grała w brzuchu. Ale tutaj mam właśnie takie piękne pudło z okazji Dnia Matki. Zobaczcie, to wygląda jak takie. Nie wiem, kojarzy mi się z pudełkiem na kapelusz. Piękne, można sobie trzymać później w środku. I to pudełko Mother's Day Collection jest również do kupienia w Polsce. Za około 300 zł, także zobaczcie, co jest w środku. I to jest właśnie propozycja na Dzień Mamy. Jeszcze tego nie otwierałam. Ale opakowanko pierwsza klasa. Bazik coś tam ciamcia. Pachnie ładnie, proszę bardzo. Takie wnętrzności. I co my tutaj mamy? Christoph Robin. To jest marka do włosów. Nawadniająca maska do włosów z aloesem. 98% naturalnych składników. I ona ma tutaj nam nawadniać włosy i sprawić, że są bardziej elastyczne. Kolejna rzecz to jest Blossom and Blossom Relaxing Shower Oil. Czyli olejek pod prysznic, zapach to jest Yingliang i trawa cytrynowa. Oprócz tego jest słodki olej z migdałów, czyli to się, czy tym się myje, czy to się nakłada później, czekajcie. Tutaj jest napisane, żeby sobie to wmasować w ciało przed albo po prysznicem lub można nalać sobie do wanny. Okej, okay. Ja muszę to powąchać, bo ja tego dzisiaj będę używać, bo ja bardzo lubię takie rzeczy typu właśnie olejki do kąpieli i w ogóle Yingliang i eukalipsa i trawa cytrynowa. Coś tak pachniało, miałam bardzo podobny olejek jako... Co to tak pachniało? Czy to był olejek z The Body Shop? Taki z jakiejś limitowanej edycji? Nie wiem, ale rzeczywiście bardzo świeży, taki relaksacyjny, relaksujący zapach. Made in Great Britain, super, właśnie się uwaliłam tym olejkiem. Dalej mamy Caudalie, krem do twarzy. I to jest krem, który jest ujędrniający. 97% naturalnych składników. Pobudza do produkcji kolagenu i właśnie ujędrnia skórę. Bazylia, to Basiak myślę, że mówię o nim, bazylia, bazylek i również trawa cytrynowa, również jest tutaj rumianek, tymianek i pomarańczowy, kwiat pomarańczy, lekko perfumowany. Kaszmir on the skin, więc kaszmir to jest co? Kaszmir.
Więc kaszmir na twarzy. Kolejna rzecz to jest coś, co znam mniej więcej, nie że mniej więcej, ale miałam już to w próbce w małej pojemności parę lat temu. To jest Origins Mega Mushroom Relief and Resilience Soothing Treatment Lotion. Fermented Changa, czyli jakieś sfermentowane grzyby chyba. I to jest też dla skóry wrażliwej, także fajnie. I tego się używa, to jest taki lotion lekki na umytą skórę. I to jest napisane, że poprawia nawilżenie o 71%. Proszę bardzo, taka rzecz. Kolejna rzecz jest to Sarah Chapman, London. Sarah Chapman to nie jest przypadkiem Jima Chapmana siostra, to jest... A nie, to jest chyba Samantha, to jest Real Techniques? Nie wiem, Sarah Chapman. Jakiś luksusowy płyn do mycia twarzy z kwasem mlekowym i z kwasem salicylowym. Mega! Także coś takiego. Fajny, fajny zestaw, rzeczywiście pielęgnacyjny, bo mamy tu kwasy i nawilżenie i relaks, myślę, że spoko. Jest tutaj Nuxe Very Rose 3 w 1 Micellar Water, czyli płyn micelarny. I ostatnia rzecz to jest, słuchajcie, pomadka z Ila Maski. I tutaj pomadka jest napisane, szkoda, że tutaj nie ma, Rocket jest napisane, tak? Creamy Lipstick Bold w czerwonym kolorze. Zobaczmy sobie, co to za kolor. Klasyko. Zimny odcień. Nie wiem, jak tutaj widzicie, ale ja tutaj widzę takie malinowe podtony na żywo. Także elegancka czerwień. Jaka jest ocena takiego pudełka? To pierwszy duży plus jest taki, że tutaj jest piękne pudełko, więc można sobie później wykorzystać. Bardzo ładny prezent. Myślę, że jak za cenę około 300 zł, nie jestem pewna, czy to jest 305 czy 350, myślę, że to jest bardzo dobra cena, dlatego że same produkty Origins kosztują około 100 zł. Kodali też nie należy do najtańszych, i La Maska. Także myślę, że wartość jest tu naprawdę... No, opłaca się za 300 zł takie pudło, więc jak nie macie pomysłu na prezent, macie ochotę, mamy takie ładne pudełeczko, to Ewucia approved, myślę, że bardzo fajny pomysł. Ja bardzo dziękuję Look Fantastic za przesłanie mi tej paczki PR-owej i na pewno sobie wykorzystam. Pokaż, jakiego masz pączka teraz. No, pokaż, przynieś. Przynieś pączka. Pokaż, jakiego masz lukrowanego. No, przynieś. On chce, żeby go gonić. Truskawkowy pączuś. Ja sobie muszę pogooglować jakiś pomysł na obiad, dlatego że mam szpinak, mam pieczarki, mam pierś z kurczaka. Nie za bardzo chcę robić makaronu, ale myślę, że z tego dobry makaron by wyszedł w sumie, także zobaczę. Znalazłam bardzo fajny przepis, także wrzucę wam tutaj na ekran po prostu, albo nie na ekran, chyba nie dam rady go wrzucić na ekran, chyba że będzie na YouTubie, ale wrzucę wam do opisu właśnie ten przepis, tylko nie wiem, czy tam jest śmietana, ale ja będę dawać właśnie jogurt naturalny i gotuję kurczaka, także nie będę go smażyć, tylko gotuję, ale to i tak będzie w sosie, więc nie będzie tak, wiecie, sucho, bo gotowany kurczak no nie jest najlepsza rzecz, ale myślę, że sobie go właśnie podgotuję i później wrzucę. Ale ogólnie cebula, pieczarki i czosnek poddusić, wlać bulionu i wlać, później do tego bulionu wrzucić kurczaka pokrojonego na kawałki i wrzucić suchy makaron i to się samo wyperkoli. Jeżeli chodzi o przyprawy, to tymianek, czerwona papryka słodka, sól, pieprz i tyle. Bardzo prosty przepis i zostawiacie to, aż się ten makaron zabulgota we wszystkim. A w ogóle tak, nie powiedziałam, już sypałam sobie przyprawy, ale nie powiedziałam wam właśnie o szpinaku, bo jeszcze świeży szpinak. Świeży szpinak to już później, jak już się zrobi sos. Sometimes będzie pyszne. Together.
szybka zmiana planu i tutaj mi się pyrkoli, ale zamiast jogurtu dałam po prostu łyżkę Philadelphia Light, czyli takiego serka. I może jeszcze dam trochę oleju truflowego, ale już jest ready. Przychodzę do Was z mini haulem, a tak naprawdę pokażę Wam po prostu, co kupiłam w outlecie. I mam trzy rzeczy i tak naprawdę Mati się obkupił. Jeszcze mam dwie koszule, to Wam pokażę, bo już są w szafie. Ale pierwsza rzecz to jest top, nie wiem czego będziecie widzieć, bo jest czarnym blobem. To jest taki luźny dry fit z męskiej sekcji z Nike. On ma takie bardzo wycięte tutaj właśnie rękawy, tak jakby oversize'owa żonobijka. I ja właśnie to kupiłam, żeby pod spodem mieć, wiecie, tylko sportowy top, sportowy biustonosz i żeby było bez rękawka, ale żeby było luźne, także taki zwykły. On jest długi, myślę, że będzie za pupę, więc fajnie. I obczajcie tą bluzę. Ten podkoszulek, ta koszulka kosztowała chyba 7 funtów albo 8 funtów, naprawdę dobry deal. I zobaczcie na tą bluzę. To jest bluza Adidasa w zielonym kolorze. O, zobaczyłam tą bluzę, mówię, oh yes, musi być moja. Dlatego, że właśnie szukałam jakiejś takiej bluzy sportowej, żeby mieć na siłkę, na rower. I słuchajcie, ta bluza kosztowała 29, więc myślę, że też super deal. I ostatnia rzecz, są to buty Kurt Geiger i ja te buty zamawiałam już w zimę i one kosztowały na stronie 90 funtów, ale wtedy nie było rozmiarów, bo to były wyprzedaże i akurat te buty nie były na wyprzedaży. Ja później złożyłam zamówienie, okazało się, że to zamówienie nie przeszło, już dałam sobie spokój. No i stwierdziłam, że wejdę do outletu i zobaczę, czy mają te buty i akurat mieli je z ceną outletową, także zapłaciłam za nie 60 funtów i prawie jak Balenciaga. Kurty właśnie takie, może kojarzycie moje buty, skarpety, Boże, będę dresem, zobaczcie, dres i takie buty. Ja miałam takie buty beżowe z H&M-u 2 lata temu chyba i one mi się super nosiły. Myślałam o tym, czy by nie kupić tych oryginalnych Balenciagi, bo te są widać trochę inspirowane. Bo jest też skarpeta, jest też biała podeszwa, były też takie z czarną podeszwą i ze złotym znaczkiem, ale te z białą ładniej wyglądały. I zastanawiałam się, czy by nie kupić tych pierwszych Balenciaga, jak one się nazywają, Speedy, coś takiego, nie pamiętam. Ale nie wiem, czy takie buty, skarpety są warte, nie wiem, czy one nie wyjdą z mody, one są bardzo wygodne i podobają mi się, ale nie wiem, chyba, że w tych się tak zakocham i wtedy stwierdzę, że chciałabym kupić te, które były pierwsze, czyli Balenciagi, ale te naprawdę są bardzo porządnie wykonane, ich oryginalna cena to właśnie było chyba 90 albo 99 funtów, a właśnie w outlecie kosztowały 60, jeżeli chodzi o 99, widzicie? Tu jest nawet cena, ale przez to, że było 30% zniżki, to zapłaciłam właśnie 60 albo 63 i ja mam rozmiar 40 i to jest Kai chyba, tak się nazywa ten model. Nie wiem, ale są bardzo wygodne, naprawdę. Ja sobie właśnie je widzę do czarnych spodni, po prostu bardzo fajne. Siema Darko, witam w kolejnym dniu. Ja dzisiaj bez makijażu twarzy, mam tylko taką malutką kreseczkę i rzęsy, dlatego że wybieram się, jeszcze nie wiem co dokładnie będziemy robić, ale wybieram się na właśnie masaż twarzy, może lampę LED-ową i może akupunkturę. Także zobaczymy. Chciałabym sobie właśnie zrobić jakiś zabieg na twarz. Myślę o tym, żeby sobie nie zrobić serii, żeby co tydzień chodzić, przez miesiąc zobaczyć, jakie będą właśnie efekty. Tak dawno nie robiłam akupunktury. W ogóle beauty się otworzyło niedawno, także dopiero od niedawna można robić te zabiegi tak czy siak. Jeżeli są to osoby, które mnie już długo śledzą, to możecie kojarzyć, że już kiedyś na jakimś vlogu, chyba 2 lata temu pokazywałam, jak jestem na zabiegu ogłasza właśnie. Czyli masaż gua sha, nie wiem co będziemy robić, chciałabym coś takiego relaksującego, coś co poprawia owal twarzy, żeby rozmasować, masaż limfatyczny, żeby rozmasować, wiecie, mięśnie tutaj, także jadę i na miejscu zobaczymy, co będziemy robić, także zabieram Was ze sobą. Ja już jestem i plan jest taki, że będziemy robić masaż tutaj ust, jakby od środka, jakoś to się nazywa buka chyba, coś tam. I będziemy robić masaż twarzy i kosmetyczną akupunkturę i też mi Magda wbije akupunkturę tutaj na
Ale mam tutaj te czerwone strasznie. O co chodzi? Akumulatorę na ucho, na rozluźnienie i lampę LED-ową. Si. A co robi lampa? Przeciwstarzeniowo. Stymuluje. Stymuluje kolagenu, elastyny, działa przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienie. No, także pokażę wam, jak będziemy wbijać igły i może trochę masażu tego buka. Buka? Buka. Buka. Buka czy bukal? Buka. Buka. Buka z muminków. A na co jest ten z masaż buka? No to jest masaż liftingujący twarzy. Zobaczymy. Ojo! No. Jesteś? No. To jest też dobrze na rozsmasowanie tych mięśni. Bruzdę, nie? I Daria też to miała wczoraj? Też robiła mi, no. Bo mięśnie okrążne ust mają do tego tendencję, że się zaciskają, jakby usta zawijają się do środka, nie? Dlatego, czyli mają takie plampi trochę. Dlatego, tak, zwykłe usta są takie węższe, no bo one jakby się tak a przez masaż, nie? No to takie trochę jak powiększenie ust, nie? Troszkę tak. I efekt w sensie. Tak, tak. One wtedy się tak bardziej wywiną, nie? Głaz igieł. Bez igieł. Będę ochota. Jeszcze w sposób czuję, gdzie masz napięcie mięśni, nie? I mogę sobie, tu masz na przykład. Czujesz? No, czuję. Ja też zaciskam zęby, wiesz? Tak, to potem będę masowała też żwacz. Żwacze? No. Ja myślałam kiedyś, oho, tak się żwaczy. Ale mój dentysta mi odradził. Tak? Żwacze, no. Nałożyłyśmy sobie właśnie, Magda mi nałożyła igły w ucho na stres. Na ucho i na hormony? Na układ nerwowy, tak? Układ nerwowy, zrelaksować. No i akupunktura kosmetyczna. Na prewencyjnie. Tak? I na też rozluźnienie, ta na twarz? Różne ma zastosowania. Tak. Więc takim jestem jeżykiem. Rozluźniający, liftingujący. I teraz idę spać, tak? Tak. Z lampą. Z lampą LED-ową, ok. Siema, Darko, witam was na tak naprawdę 2 dni, odkąd byłam na masażu. Już później nic nie już nic nie nagrywałam, a nawet później, nie wiem, kilka dni minęło, ale właśnie jeszcze się nie ogarnęłam. Powiem wam, że masaż, igły i lampa, cały zabieg był cudowny, także mam w planie sobie zrobić taką serię, Maciek włączył pralkę? Mam w planie sobie zrobić serię takich zabiegów, chciałabym porobić sobie właśnie raz w tygodniu przez miesiąc, czyli jedną już miałam, jeszcze sobie zrobię 3. Wszystko w połączeniu oczywiście jest chyba najlepsze, ale ten masaż, Magda mi robiła ten masaż tutaj od wewnątrz. Tu mnie tak wymasowała, masaż limfatyczny. To było bardzo przyjemne. Jak jeszcze nie próbowałyście, to koniecznie spróbujcie sobie takiego masażu i akupunktury. Akupunktury kosmetycznej albo właśnie na stres, na różne rzeczy. I właśnie po masażu ta buzia jest taka rozluźniona i jak ona mnie zaczęła tutaj masować od góry najpierw i przestała na chwilę, zanim przeszła na dół, to ja tutaj czułam takie rozluźnienie, aż miałam wrażenie, że to nie moja twarz, tak do połowy, a na dole było takie spięte i później mi rozmasowała żwacze, no po prostu było cudownie, słuchajcie, cudownie, plus jeszcze tutaj masaż wszystkiego, więc się bardzo zrelaksowałam. I później akupunktura kosmetyczna to stricte była na tutaj właśnie przeciwstarzeniowo, ujędrniająca, taki powiedzmy przed botoksem, przedprewencyjne, albo naturalny botoks, o tak. Oczywiście najlepiej byłoby sobie to robić często, bo naprawdę są efekty, zaraz poczuć to, ale no najlepiej byłoby to sobie robić no co najmniej raz w tygodniu. No nie przez całe życie, to by było ekstra, nie? Ale to ze wszystkim, z każdymi zabiegami. I akupunktura w ucho też miałam, poprosiłam Magdę, bo się ostatnio coś denerwowałam. Także poprosiłam ją o akupunkturę właśnie tutaj na to anxiety, nie wiem jak to po polsku się mówi, na nerwy, tak? Na rozluźnienie, więc powiem wam, że... Co, Bazik? Że lepiej się czuję, nie wiem czy to przez tą akupunkturę stricte, czy już po prostu się ogólnie lepiej czuję, ale lepiej się czuję, więc fajnie, więc wszystko, oprócz czego jeszcze lampa, która jest, wiecie, łagodząca. I też ma różne światła, lampa LED-owa, ale wiecie, to nie jest taka lampa LED-owa, którą ja miałam, jakąś chińską,
tylko taka bardzo mocna lampa LED-owa, więc jest super przeciwzmarszczkowo i co? Aha, i przeciwtrądzikowo, no bardzo, bardzo, bardzo fajne połączenie zabiegów, także coś naturalnego, ale naprawdę efektywnego. Także jak macie gdzieś w okolicy, nigdy nie próbowałyście, dziewczyny, zrobić sobie porządny masaż głaszy albo masaż też twarzy, taki limfatyczny, zrobić sobie akupunkturę, jak jesteście zestresowane, tak jak mówię, na nałogi też ludzie to robią, bo każdy punkt odpowiada tam innym problemom, także spróbujcie sobie. Moja Darunia też ostatnio była właśnie na masażu u Magdy i też była bardzo zadowolona. I pamiętacie, w grudniu ja Marice zapisałam na okazję jej urodzin właśnie na masaż twarzy też. Uważam, że to są świetne prezenty. Analiza kolorystyczna i masaż, jakieś zabiegi takie właśnie upiększające, ale wiecie, nie żadne kwasy, nic takiego mocnego, tylko coś relaksującego właśnie. Jakiś masaż głasza, albo akupunktura, jak ktoś się nie boi igieł, no bo jak ktoś się boi igieł, to nie. Ale tak, jak dziewczyny macie gdzieś blisko Manchester, Liverpool, Warrington, to wbijajcie, bo naprawdę warto sobie zrobić nawet jeden zabieg i zobaczyć, jak się czujecie. Nawet żeby się właśnie, jak macie gorszy czas, żeby się po prostu zrelaksować. Nie wiem, co ten pies robi tam w kuchni, ale idę się ogarnąć. I nie wiem, słuchajcie, jeszcze wam powiem, o co chodzi, ale to dobrze było widać właśnie wczoraj na zabiegu u Magdy, że moja, zobaczcie, tak wygląda moja skóra. Pokażę wam z bliska. Ma tutaj jakieś takie delikatne tutaj blizny potrądzikowe. Tutaj też, o tutaj mam jakiegoś nieprzyjaciela, ale ogólnie taka jest. Jest okej, nie jest zaogniona. Ma tutaj właśnie te blizny, ale to mi nie przeszkadza. I moment, ona jest strasznie reaktywna. Nie wiem, czy widzieliście u Magdy, nagle byłam czerwona jak burak. I to nie jest zależne od tego, czy nałożę jakiś produkt, który mnie podrażnia, chociaż moja skóra bardzo łatwo się proszę, to podrażnia, jest bardzo wrażliwa. Ale wystarczy, że ja umyję twarz, nałożę cokolwiek, dotnę tej skóry, to ona już się staje taka właśnie czerwona i mam pełno takich plam. I ja nie wiem, słuchajcie, co to jest. Czy to znaczy, że moja skóra jest właśnie taka reaktywna, nie wiem, jak to się mówi. Ale ogólnie wygląda dobrze, ale czasem jak coś nałożę i mnie na przykład, no to jest no nie da się tego pisać, no widzieliście u Magdy, że była strasznie zaczerwieniona i no i nieciekawie to wyglądało, więc jestem, zastanawiałam się, od czego to jest, czemu tak się dzieje. Chyba się będę musiała tutaj wybrać jeszcze do dermatologa, bo jak sobie z innym problemem radzę, to cały czas są jakieś niespodzianki. Także zobaczymy. Ale idę się ogarniać i wrócę do was później. Siemanderko, witam was. Słuchajcie, u mnie jest za mną bajzel, wokół mnie bajzel, ale właśnie jestem w trakcie przemeblowania. Jak widzicie tutaj, przyniosłam sobie szafkę z komodo, zamieniłam im miejsce. Dlatego, że chcę sobie tutaj zrobić w pokoju więcej troszkę miejsca. Na łóżku dzieje się, bardzo się dzieje. Ale zobaczcie, jaką mam piękną apaszkę na głowie. Jest to nowa apaszka Bigordi. Kto zamówił nowe torebki Lady B, to dostał w gratisie właśnie tą apaszkę, jak była promocja. Także ja sobie przywdziałam tą niebieską i mam już nowe torebki. I chciałabym sobie je właśnie przeorganizować i tutaj ładnie poukładać, więc wam wszystko pokażę, tylko muszę tutaj naprawdę ogarnąć, bo jak zacznę wam teraz pokazywać i pokazywać, co tu się dzieje, szybko wam pokażę, to no, nigdy tego nie ogarnę, ale właśnie sytuacja jest taka, że próbuję sobie tutaj zorganizować te torebki, żeby sobie ładnie siedziały, żebym mogła wam nagrywać filmy z tymi torebkami w tle, bo przedtem one były właśnie po drugiej stronie, tu były, oj, tutaj są, nie chcę wam jeszcze zdradzać, chociaż może wam pokażę, bo jest ładne światło, ale przyszły mi już długo wyczekiwane torebki, nowe Lady B, także może wam pokażę. Nowa rodzinka, sobie poodkładam i pokażę wam w sumie dobrze, póki mi słońce nie zajdzie. Ale dzisiaj mi przyszło, już zrobiłam wam taki oficjalny unboxing na Instagramie, więc teraz wam pokażę tutaj we vlogu. No i oczywiście będziecie widzieć te torebki w najbliższych seasonach, bo jestem zakochana. Także to jest Lady B Kashmir, to jest taki kolor, to jest kolor Pantone. Jak wpiszecie sobie Kashmir Blue, to właśnie
To jest dokładnie ten kolor. To jest taki błękit szary. Ja mam oczywiście ze złotymi okuciami, dlatego że ja tylko i wyłącznie złoto, ale w srebrze też pięknie będzie wyglądać. Mała, no i oczywiście duża. No hello, how cute. Przecudowna, także pokażę Wam na pewno do jakiejś stylizacji, więc mnie followujcie na Instagramie. Oczywiście do każdej torebki jest załączone, są załączone dwa paski. Jeden cienki, żeby nosić crossbody, a drugi właśnie szeroki, żeby nosić na ramieniu. I możecie sobie domówić osobno apaszkę, która jest wykonana w 100% z wiskozy. Także tu sobie odklejam i tutaj macie też metkę, jak prać, więc prać ręcznie. Momento. Także do wyboru są trzy apaszki. Taka jedna, druga to jest ta, którą mam na głowie. Zaraz Wam pokażę resztę, bo jest jeszcze trzecia, taka tropikalna. Powiem Wam, że zeszło ze mnie już, ale na Instagramie się po prostu jarałam jak pochodnia, bo są tak piękne na żywo. I tu jest właśnie beżowa. I ja sobie już też dopiłam inny łańcuch. Także zaraz Wam pokażę. Beżowa się nazywa Crème Brûlée. I to jest idealny odcień nude. I nie zapominajcie też, że do Lady B przychodzi Wam też brelok do kluczy, więc możecie mieć. W środku standardowo są beżowe laleczki. Halo? Yes. Przepiękne. I ja właśnie poprosiłam Rigordi o przesłanie mi również takiego łańcucha. To jest łańcuch przyczepiane na karabinczyki, które możecie sobie domówić i nosić do każdej torebki. Ja myślę, że właśnie taki zwykły złoty łańcuch też tutaj fajnie do tej torebki będzie wyglądał, ale pamiętajcie, że tutaj jest magnes, także ten magnes będzie Wam się tutaj, o, widzicie, ten łańcuch może Wam się tutaj zaczepiać, ale jak się będzie nosić, to to tego nie będzie. No i Lady B duża oczywiście, oh, ale piękna, jest po prostu przepiękna. I z tyłu blaszka made in Poland, very, very nice. I powiem Wam, że już mówiłam na Instagramie, że jakbym miała wybrać jedną torebkę, która jest moją ulubioną, no to chyba nie jestem w stanie, bo te są przepiękne, pomarańczową obecnie teraz cały czas męczę. Ale jest też jeszcze jedna rzecz z nowości, jest to Base Naked Bee Mini, bo w zeszłym roku była Naked Bee standardowa, a teraz wypuściliśmy wersję mini z podszewkami do wyboru. Także ja tutaj mam fiołkową, to jest taki fioleto-błęki, no taki typowy fiołkowy kolor. To jest materiał wodoodporny, bardzo łatwo można sobie go wyczyścić, jak Wam się ubrudzi. I tutaj ja mam z paskiem szerokim i też cienkim. I zwykła Lady Naked Bee. Nie, tak, Naked Bee. Naked Bee beżowa, cała beżowa. Jeżeli nie mam, nie będę miała ochoty na świecenie środkiem. Jeszcze jest do wyboru neonowa i brzoskwiniowa i różowa, także dla każdego coś dobrego. I zobaczcie sobie, jaka jest różnica w tym kolorze. Jak macie Naked Bee, to możecie sobie właśnie zobaczyć, że te kolory się różnią i też faktura jest inna. Także basiki są gładziutkie, robione na taką gładką skórę, a Lady mają taką fakturę skóry naturalnej. No to są po prostu majstersztyki. Także na razie tak to się prezentuje. Będą outfity, będą foty, a teraz zabieram się za bajzello. Jakoś to trzeba będzie ogarnąć. Wish me good luck. Pokażę wam jeszcze te przepiękne apaszki, więc są trzy do wyboru. Oczywiście to jest opcjonalne, jeżeli ktoś szuka właśnie fajnej apaszki do swojej torebki, albo właśnie może ją nosić na szyi, na dłoni. Są trzy warianty. Taka niebieska z ala złotymi łańcuchami, przepiękna, to jest 100% wiskoza, bardzo przyjemna, mięciutka. Druga jest kremowa, właśnie to nie jest czysta biel, tylko to jest taka śmietanka, przepiękna. Rozłożę sobie coś takiego i one są, podejrzewam, że na stronie macie dokładne wymiary, ale one są w formacie kwadratu, jeżeli chodzi o rozmiar. I one przychodzą w takich pięknych saszetkach. I tutaj właśnie mam niebieską, także Wam pokażę, jak Wam przychodzi. Tak pięknie zapakowana.
Tu macie metkę, którą się ściąga, bo ona jest naklejana. I trzeci wzór to jest właśnie multi. Ta się nazywa Blue, ta cream, a ta jest multi, która też jest z tego samego materiału i ona ma takie elementy trochę kaki. Taka, ja no to mówię, trochę tropikalna, letnia, ale też jesienna, bo zobaczcie, ma tutaj kolory kaki, jest tutaj pomarańczka, jest tutaj zielony, beże, także myślę, że będzie dość uniwersalna. Jak ktoś nie lubi właśnie takiego printu, to może coś takiego. Także do wyboru, do koloru, jeżeli się Wam podoba, to zapraszam oczywiście na Bigordi do sekcji akcesoria i tam możecie sobie zamówić, a jak ktoś zamówił torebkę właśnie podczas premiery, która była już chyba tydzień, dwa tygodnie temu, to miał okazję załapać na taką apaszkę za free do zamówienia. Także ja już kończę gadać, tylko ustawiam te torebki i zaraz Wam pokazuję, co mi tu wyszło. Dobra, ogarnęłam. Zobaczcie na moje nowe mieszkanko torebek. Miałam problem, wszystkich nie udało mi się pomieścić, także jest tak jak jest, ale na samym dole mam shoppery, tutaj mam moje ulubione Basic B, oczywiście Shine Croco mała i duża, jest teraz sezon na jasne kolory, więc Naked B beżowe, zwykłe gładkie czarne z czerwoną podszewką. Nie zapomnijmy o tym. No i tutaj nowości, czyli piękne błękitne Cashmere Blue, czarna klasyk, piękne nudziaczki, o jakie piękne, i pomarańczki. A tutaj u góry mam resztę torebek. Myślałam, że nie będę w tych chodzić karmelowych teraz, bo jest ciepło, wiosna, są bardziej jesienne, ale sięgam właśnie po gładkie ostatnio. No i tutaj jest limitka, która naprawdę w moim sercu zagości na długo. Limitka pierwsza a la Croco, tylko ona się nazywa Brilliance, z takim dużym właśnie printem. Tutaj pierwsza ever Basic B, kocham. No i tutaj jest gładka mini naked, półmatowa mała, duża ze srebrnymi okuciami. I tak to się prezentuje. Jestem dumną mamą torebek. Napiszcie w komentarzu, która się Wam najbardziej podoba, bo no, moja ulubiona chyba, może tak, najczęściej sięgam po Croco Shine na szerokim pasku, albo Croco, albo beżowy, nie wiem, a pomarańczowej też często chodzę. Wszystkie kocham równo, ale ta jest my fave. I ciekawa jestem, czy jest? O, nie mogę wybrać tylko jednej. Błękitną chyba teraz będę męczyć. Zobaczymy. Wiecie co, ja wstaję rano, ubieram się i wtedy decyduję, którą torebkę ubrać. Ale powiem Wam, że cały czas gubię rzeczy, bo muszę przekładać je z torebki do torebki. Ale tak. A jeżeli kogoś interesuje, skąd jest ta gablotka, to jest po prostu IKEA. I ona jest szklana, więc trzeba tutaj często przecierać. Ale spoko. Także słuchajcie, ja już będę kończyć. Jeszcze mam pranie do ogarnięcia i trochę biurka. Ale pranie to jest największa zmora i to mi najwięcej czasu zajdzie. A jak to zrobię się później z Wami, wrócę pożegnać, to już będzie ciemno. Także vlog chyba dwutygodniowy. Tygodniowy na pewno. Także różne urywki z różnego tygodnia. Akurat już jest koniec tygodnia i jak Wy widzicie, to jest piątek, dzisiaj jest czwartek tak naprawdę. I za niedługo znowu lewik, idę znowu na akupunkturę z takich ciekawostek. Zdecydowałam się na 4 zabiegi, więc idę dalej w niedzielę, zobaczymy jak będzie. I tyle, widzimy się już niedługo na lewiku w niedzielę. Pamiętajcie, live'y są o 11 polskiego czasu, 10 angielskiego czasu. No, buziaczki, pa!